Siemano, co byście powiedzieli na jedno kozackie ćwiczenie, dzięki któremu poprawicie mobilność biodra, siłę w dolnych kończynach i pozbędziecie się bólu w odcinku lędźwiowym? Zapraszamy do oglądania. Siemano, tu Marcin z Gotowej na Trening. Jak wiemy, przysiad jest królem, jeżeli chodzi o ćwiczenia na siłowni. Jeżeli już ktoś pracuje nad rozwojem dolnych partii mięśni, zwykle wybiera ćwiczenia w płaszczyźnie strzałkowej. Mówię tutaj o przysiadach, wykrokach, zakrokach lub ćwiczeniach na maszynach. Warto w swój plan treningowy wprowadzić ćwiczenia unilateralne. Mówię tutaj o ćwiczeniach jednostronnych. Takie ćwiczenia świetnie wyrównają dysproporcje pomiędzy waszymi kończynami, jeżeli chodzi o mobilność, siłę w dolnych kończynach, jak i rozwój masy mięśniowej. Pozwolą wam również ukłonić się przed ewentualną kontuzją. Dziś na tapecie przysiad kozacki. Zapraszamy do oglądania. Okej, zanim przejdziemy do pełnej wersji tego ćwiczenia, zacznijmy od kilku łatwiejszych wersji. Ćwiczenie numer 1. Wykorzystamy sobie do tego celu jakiś stojak, filar, coś, co pomoże nam troszeczkę odciążyć ten ruch. Łapiemy filar, stajemy praktycznie na maksymalną szerokość, jaką pozwala nam w danym momencie nasze biodro. Stopy rotujemy leciutko do zewnątrz i wykorzystując pracę naszego biodra i zgięcie kolana, schodzimy na przemiennie. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Z każdym powtórzeniem staramy się zejść troszeczkę niżej. W tej dolnej fazie ruchu, w momencie kiedy jesteśmy na samym dole, powinniście poczuć fajnie rozciągnięcie wewnętrznej i tylnej strony uda, czyli naszych przywodzicieli i całej grupy kulszowo-goleniowej. Lecimy z kolejnym ćwiczeniem. Jedziemy z ćwiczeniem numer 2. Przysiad kozacki Serix. Złap Terixa na chwytem, łokcie ustaw przy ciele, stopy tak jak w poprzednim ćwiczeniu. Wykonując ćwiczenie, postaraj się schodzić z każdym powtórzeniem coraz niżej. Jeżeli uznasz, że ta wersja jest już dla ciebie przysłowiową kaszką z mleczkiem, postaraj się zrotować stopę, palce kierując na siebie. Ćwiczenie numer 3. Przysiad z nogą na podwyższeniu. Ustawiamy sobie jedną nogę, tak jak ja teraz w tym momencie, na dwóch talerzach i schodzimy tylko na tą nogę. Pozwoli to na większe zgięcie w stawie biodrowym, na większe zgięcie w stawie kolanowym i znowu, tak jak Marcin mówił wcześniej, jeżeli ta wersja jest już w miarę łatwa, dodajemy rotację tej nogi wyprostowanej. Przysiad kozacki z przeciwwagą. W tej wersji ćwiczenia talerz pozwoli utrzymać wam napięcie w górnej połowie ciała, jak i również dzięki temu talerzowi nie wywalicie się. Kolejną zaletą wykonywania przysiadu kozackiego z talerzem jest to, że pozwoli wam docisnąć wasze ciało do dołu. Dzięki temu będziecie mogli zejść parę centymetrów niżej. Jeżeli opanowaliście już poprzednie wersje ćwiczenia, śmiało możecie przejść już do tej docelowej wersji, jaką jest pełny przysiad bez żadnych dodatkowych akcesoriów. I kiedy wpleść takie ćwiczenie do swojego treningu? Możecie je spokojnie potraktować jako samodzielne ćwiczenie w waszym planie treningowym, ale też doskonale sprawdzi się jako wykończenie rozgrzewki, na przykład przed ciężkimi siadami. Mamy nadzieję, że przeprowadziliśmy was krok po kroku po wszystkich regresjach i progresjach, jak dojść do ćwiczenia przysiad kozacki. Jeżeli podobało wam się to ćwiczenie, umieśćcie je w swoich planach treningowych, a na pewno nie pożałujecie, oznaczcie nas również na Instagramie. A jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, na pewno odpowiemy. A my tymczasem już mamy rozgrzane biodra, rozgrzane nogi i lecimy na trening przysiadów. Do zobaczyska. Cześć.